No ładna jest ta gra. Piękna. Piękna. Siedzimy właśnie nad planszą do Mech vs. Minions. Będziemy sobie grać za chwilę. Ale najpierw nagramy odcinek. No nie taka chwila. No z godzinkę trzeba liczyć. Dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy na koniec poprzedniego odcinka, dramki i ciekawostki nie zmieściły się w poprzednim odcinku. Robimy taki myk, że będzie ekstra odcinek bonusowy na święta od nas. Już raz tak było. Było tak. I nie było to na święta. Tak, i w składzie Marek i Marek i Przemek. Tak, Marek i Przemek. Karola nie ma. Karol już sobie poszedł. No dobra. Dynamiczna muzyka? Tak. Od czego chcesz zacząć? Od dramek czy od ciekawostek? Od ciekawostek. Od ciekawostek. Dobrze. To zaczynamy od ciekawostek. Tak na szybki rozruch. Bardzo mi się podobało. A tego nie przewidziałem. że internet się nie ładuje? Internet się nie ładuje. Dobra, internet się zaczął ładować. Ok. Ciekawostka numer jeden jest taka, że na Twitterze Isaac Childress, czyli twórca Gloomhaven, wrzucił swoją rozgrywkę z znajomymi, właśnie taki fragment rozgrywki, jak grają w Gloomhaven, ale ten komputerowy na Steamie. No i tam jest taka kwestia, wszyscy są zadowoleni, że gramy z twórcą gry, no to na pewno wygramy, nie? No i jest taka kwestia, że Isaac mówi, no gwarantuję, że wygramy, nie? No nie ma w ogóle opcji, nie? Chwila potem jest taki wycinek, nie? Że few moments later zostajemy pokonani, tam w ogóle gra robi im z dupy jesień średniowiecza, także no rozgrywanie gry z twórcą tego tytułu to wcale nie jest gwarancja zwycięstwa. Nie? Tak jak z kanibalami od Szywiczka też grał i przegrał, no ale to może trochę innego rodzaju gra. No, wydaje mi się, że jak twórca tworzy grę, no to no okej, okay, zna te wszystkie mechaniki, ale to wcale nie gwarantuje zwycięstwa. A bardzo, bardzo mi się podobał ten... jest tak w bardzo komediowy sposób zmontowana ta cała sytuacja. Także bardzo, bardzo fajna rzecz. Druga ciekawostka od Marka, czyli grafiki z gier przerobione na takie pochodzące Cthulowe. Z Arkham, z Lovecrafta, Cthulhu i te sprawy. To jest jeden z użytkowników na zagranicznej grupie facebookowej. Trzeba będzie go tam wstawić, bo nas pozwie. No, postaram się. Tak czy siak jest na przykład Wingspawn i jest taka mewa, która zjada chyba... Chyba to wygląda jakby żygała tym. Albo była w trakcie jedzenia ośmiornicy i ma po prostu tak wygląda, jakby była owładnięta tam mrocznymi bóstwami. Druga grafika to jest wsiąść do pociągu i rozszerzenie... jak to się czyta? Relem chyba, ale nie jestem pewien. Tak, i taki... To nie jest tak, że to się jakoś czyta, bo te wszystkie nazwy są wypowiadane przez istoty, które mają zupełnie inne aparaty gębowe. Zgłoski. I nikt nie wie, jak to tylko czytać, tak samo jak te Cthulhu, no to przecież niektórzy czytają Cthulhu i językoznawcy nie są zgodni w tej kwestii. Ale w samych jego opowiadaniach można gdzieś tam się dowiedzieć, że no nie wiadomo, jak to się wymawia. Więc tutaj dowolność. Tam jeszcze jedno chyba wrzuciłeś, tej nie mam akurat. Tak, no. I mi się najbardziej podoba, znaczy chyba ja dwa jeszcze wrzuciłem, bo jedno to jest Carcassonne. Tak. Czyli jedno z miejsc, które pojawia się, może nie w opowiadaniu... W żołci, nie? Tak, ale to nie są opowiadania Lovecrafta, tylko ci, którzy kontynuowali jego... Dziedzictwo. Tak, jest znany autor, ale ja go nie czytałem i nie wymienię. Taka reimplementacja gry Carcassonne. Tak, i tam jest, to jest bardzo dobrze zrobione. I jest jeszcze jedna, ale nie pamiętam.
Okej. Okay. No to szukajcie, może znajdziecie. No nie trzeba szukać, bo my w to wstawimy. Dobrze. Teraz tak, ciekawostka, którą ja znalazłem, ale pewnie część z was już zna to, więc no, pewnie nic odkrywczego. Natomiast nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście, skąd pochodzi słowo meeple albo meeple. Otóż znalazłem to gdzieś tam najpierw w jakimś tam odmętach internetu, potem Wikipedia, te sprawy, nie? No i to jest zlepek słów my people i zostało wymyślone, pierwszy raz się pojawiło w grze Carcassonne, nomen omen, znaczy no nomen omen, nie wiem czy, no tej już wspomnianej przed chwilą, chyba źle używam teraz nomen omen słowa. I to no, my people, czyli moje ludziki, moi ludzie, więc no, jakby ma to sens, nie? No i taki ładna zabawa tymi słowami. Są różne wariacje na temat tego słowa. Na przykład jest jeepul, czyli jeep w kształcie mepla. A. Znaczy, który jest meplem, No bo tak. zwyczajnym. Ale jest wiele innych. Tam chyba coś się o, Jeep people. o psie słyszałem, ale nie wiem. Już nawet nie jestem w stanie tego powtórzyć, bo... Spincolot. Co? Coś ten deseń. Okej. A z tych jednych zakładek, to znalazłem, to jest z gry Zaginiona Wyspa Arnak. I oni tam w tle tam jakieś tam Okej, to macki. Dobra, to wrzucamy jeszcze grafika Zaginionej Wyspy Arnak. Co teraz dalej? To jest ciekawostka, którą podzielił się jeden z użytkowników. Ona jest trochę rozbudowana, ale ja to postaram się skrócić, ponieważ jest coś takiego jak Zenobia Awards, czy tam Zenobia Award. To są. Award. Co? Award. Award. To jest konkurs na grę historyczną. Raz w roku jest taki konkurs. Finaliści, jest cała ta otoczka, tak jak planszowa gra roku, nie? I oni przez 11 miesięcy zbierali aplikacje, 150 aplikacji, które gdzieś tam od autorów zostały wysłane. No i z tych 150 aplikacji wyłonili trójkę zwycięzców. No i pierwsze miejsce zajęła gra Tyranny of Blood, która opowiada o kastowym systemie w Indiach. To jest gra, która się dzieje między 1700 a 1947 roku. I w skrócie chodzi o to, że jako jeden z tych kast, no bo w Indiach to jest ten system kastowy, walczymy o tą taką dominację w tych Indiach. To jest podczas kolonializmu brytyjskiego, tam od początku kolonializmu do jego schyłku. No i tak według tego jury, no najlepiej zrobiona z tych wszystkich, tak z największym rozmachem gra planszowa historyczna. A ta nagroda skupia się na jakichś konkretnych grach, czy jakichś, nie wiem, bo to... Gry historyczne. A, gry historyczne. To Tak, powiedziałeś to? Bo... powiedziałem. Okej, to się gdzieś tam Okay. wyłączyło. Tutaj ogólnie to jest tak, że też oni tam za wygraną dostaną jakieś pieniądze. Nie? To oprócz rozgłosu to też jest jakaś tam pula nagród. Drugie miejsce idzie do Winter Rabbit, gry, która opowiada o przedkolumbijskiej ekonomii w północnej Ameryce. Wcielamy się w Indian Cherokee. Cherokee chyba to się tak czyta. Którzy no, muszą tam odpowiednio swoje poletka uprawiać i co tam sprawdzasz teraz? Gdzie jest Kolumbia? Gdzie jest Kolumbia? Nie, to jest przedkolumbijska. W sensie, że Kolumb przypływa i Okej. robi rozpierdziel, tak? Okej. To przed Kolumbem tam Indianie sobie żyli w tej Ameryce Północnej Okej. i wtedy białego człowieka jeszcze tam nie było, Dobrze. nie? No, więc nie ten, to Kolumbia to nie ten. Coś dzwoni, ale nie w tym kościele. I tutaj. Miałem trójkę z geografii, jakby Tak, ktoś taka chciał. bardzo ekonomiczna gra planszowa.
W przeciwieństwie do tej pierwszej, która była taka bardziej na area control, takie rzeczy, nie? I trzecia gra, która zajęła trzecie miejsce, jest to gra Winnie Kafsai. I to jest gra o rozwoju Machu Picchu. Też taki oryginalny design gry. I tutaj mam taką piękną planszę Machu Picchu, o proszę. I to jest, z tego co ja się zorientowałem, to jest worker placement. Kurczę, ja w ogóle nie słyszałem o tych grach. No, bo To to jest takie, gratka dla wszystkich, którzy lubią tak, takie tam. bardzo, jak gry planszowe są niszą, to jest taka bardzo nisza w niszy, nie? Tym niemniej bardzo interesująca konkurs w ogóle związany z grami planszowymi. Warto się zainteresować, jeżeli ktoś lubi gry historyczne. Co tam dalej mamy? Przechodzimy do BGG i na BGG powstał post, w którym ktoś odnalazł, skumulował pierwsze gry, które pojawiły się na BGG, jeśli chodzi o tą całą database, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, bazę danych, o bazę danych gier planszowych. Pierwszą grą, jaka się pojawiła, no to Die Macher. To jest gra w ogóle z, nie pamiętam z którego roku, ale jakoś tam wcześniej. Potem jest Dragon Master, Samurai, Tell the Knige, chyba Akuire, no i tak dalej. Też, a w ogóle jest Mare Mediterranean. No, tę nazwę to Okej. musisz poćwiczyć ewidentnie, bo Nie, no tutaj. to łacińska nazwa, ale to mi się wydaje, że to jest jakieś protoplasta Mare Nostrum, ale no nie sprawdzałem. Także tak czy siak, Die Macher, pierwsza gra, jaka pojawiła się na BGG. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Ciekawostka od Marka znowu. Marek mnie zarzucił, ale to też planszowe newsy o tym pisały jakiś czas temu, że jest coś takiego jak zdrabka Azul, to jest zdrabka w Kanadzie, coś ala takie nasze lotto, tylko tam, no, że można wygrać pieniądze. No i faktycznie zdrabka jest na podstawie gry Azul, jest piękna grafika azulowa, no i się zdrapuje te tam kwadraciki. Jeżeli tam są identyczne pola na planszach po jednej i po drugiej stronie, no to wtedy otrzymujemy nagrodę, która tam jest pod tą zdrabką. A Można. to nie jest zależne od tego, w jaki sposób będziemy zdrapować, po prostu musimy zdrapać wszystko i wtedy widzimy. Nie, musimy zdrapywać. Najpierw gramy tak naprawdę w to. Zdrapuje się pola mozaiki po lewej stronie oraz odpowiadające im identyczne pola planszy po prawej stronie. Jeżeli uda się w ten sposób zdrapać cały rząd lub kolumnę, otrzymuje się nagrodę do nich przypisaną. Czyli, czy ja dobrze rozumiem, że można nie wygrać, mimo tego, że zdrabka pozwala nam na wygraną, bo akurat zdrapiemy złe pola? Nie mam pojęcia. No właśnie, to jest najciekawsze. Okej. Jakby tak było. Tak, ale ludzie w ogóle mówią, że ta zdrabka jest tak ładna, że by sobie dla samej zdrabki ją kupili, No, jaka nie? zakładka na książkę, nie? Dokładnie, jako zakładka czy coś takiego. Bardzo mi się podoba rzecz wrzucona przez Jana O'Toole, czyli tam tego słynnego autora grafik do większości gier. Zaraz po Klemensie. Tak, dokładnie. No, tutaj mi się oczywiście znowu przeładowuje strona. Marek, ten twój internet mógłby szybciej chodzić. No, Proszę. zgłosiłem No. tę sprawę. Jest post od Jana O'Toole'a na Board Game Geeku a propos Nemo's War. Tam opisuje O czym? Nemo's War. Wojna Nemo. A, okej. Polski tytuł. On będzie zresztą Przez galaktę wydano, tak. przez galaktę chyba, no. No i ktoś mu odpisuje, czy wie, że będzie zrobiona reedycja tej gry. Jan O'Toole ogólnie pracował przy tej reedycji, nie? I tam odpisał, tak, mailowałem do nich i bardzo, bardzo prosiłem, żeby pozwolili mi zrobić grafiki do nich. Takie
piękna taka. No, ja też czasami jestem taki nieogarnięty i nie sprawdzam, kto jest autorem Pisaczkiego, ale tak jakby napisać, nie wiem, Trzewiczkowi, ej, zobacz, będzie reedycja Robinsona, nie? A Trzewiczek takie, no, wiem. No, wiem, będzie. No. Także taka bardziej komediowa chyba ciekawostka. Mhm. Jakiś komentarz? Taka ciekawostka nie była ciekawa. Okej. Okay. To następna ciekawostka to jest... Zastanów się, czy to też jest ciekawostką. Jest ciekawostką, ponieważ odnalazłem kanał naszego mistrza, nie wiem, czy on jest, on chyba jest mistrzem świata w 7 cudów świata, czyli pana Jana, który ma cały kanał poświęcony 7 cudom świata i ma, kanał nazywa się Wonderful Place, przedstawia na nim różne rozgrywki, taktyki w 7 cudów świata. Po prostu kanał jest totalnie, może nie w 100%, ale większość filmików odnosi się do 7 cudów świata i ma całkiem dużo wyświetleń, trzeba przyznać, jak na tak bardzo hermetyczny kanał. Są jakieś live streamy z tych 7 cudów świata, on opowiada różne taktyki, jak rozgrywać to wszystko. No niesamowita rzecz. Zresztą ten autor tego kanału jest też współautorem tego podcastu naszego ulubionego Planshooting. Tylko no niestety Planshooting jakoś tak... On jest mistrzem świata w to? No. A, to ja widziałem dwa jego odcinki, ale nie wiedziałem, że to jest on. Mm-hmm. Korzystam w życiu na Planshooting, jak gra na BGA. Bardzo możliwe. Tak, także on, bo on jest w ogóle bardzo, to jest jego jakaś tam życiowa gra chyba, 7 cudów świata i pamiętam, że... Jedyna gra, w którą wygrał. Może nie, ale no. Także to. Z takich, to właściwie jest taka ciekawostka, zapowiedź, ponieważ jeden z twoich ostatnio ulubionych autorów gier... Ten od Ruta? Ten od Ruta. Mhm. Jak się nazywa ten... Nie wiem. Cole Wehrli. Mhm. To ja nie znam autorów. Ja znam tylko Clemensa. Clemens jest autorem akurat grafiki. No tak, no ale no. Rozpoznam go wszędzie. Tak. Kończy właśnie tworzenie swojej nowej gry. Gra będzie się miała miejsce w Indiach i będzie takim, z tego co widzę, z tego co czytałem, takim Pax Pamirem, tylko właśnie w tych Indiach. Także może być ciekawy tytuł na przyszłość. Zobaczymy. No. No, to nazwisko dużo obiecuje. Tak. Tyle komentarza. Teraz znowu ciekawostka, tylko taka bardziej komiczna niż niekomiczna. Czyli Rebel na swojej stronie wstawił kalendarz listopadowych premier. No i wszystko było w porządku. Tylko w komentarzach pani Agnieszka się pyta, a co z grą Zmiana Toru? Czekam i nie wiem, czy zdążę na święta, czy na kolejne imieniny, bo na jedne już nie zdążyło wyjść. A Rebel jej odpowiedział, łamigłówki. To też jest moje. Nie wiem, ja czy to jest... Ja ci to wysłałem. Tak? Tak. Nie wiem. Ale bardzo mi się podoba. Ale co łamigłówki? Ja nie wiem, że... Ja wiem, no że przecież to jest mój czat ze mną. A no możliwe. No. Ja wiem, że to łamigłówka. Pytam się w końcu, kiedy będzie. Także Rebel bardzo ładnie odpowiada czasami. No ale no. Cóż, tak wyszło. Ta ciekawostka podobała mi się najbardziej. Tak, póki co? Mhm. No bo sam ją znalazłeś. Tak. Kolejna ciekawostka to jest, już kiedyś wstawialiśmy szkice związane z grą Weather Machine, ale tutaj Jan O'Toole się postanowił jeszcze bardziej pokazać, jak to wszystko, ten cały projekt powstawał. I tutaj mamy cztery zdjęcia projektu od planszy, od takiego ogólnego szkicu do ostatecznej wersji i od takich najpierw grafika taka, jak Marek rysuje sobie czasami
podczas naszego podcastu. Potem już taki wstępny projekt, potem już taki szkic ostatecznej grafiki i ostateczna grafika, nie? Więc taka cała ewolucja artystyczna. No, myślę, że gratka dla grafików, którzy zajmują się właśnie takimi rzeczami, żeby zobaczyć, jak tutaj jedno z najgłośniejszych nazwisk pracuje nad grą. Także myślę, że fajna rzecz. Ciekawa ciekawostka? Ciekawa. Super. Jest ciekawa taka praca takiego grafika, bo on nie tyle, co musi się też pokazać, znaczy nie tyle, co musi się pokazać kunsztem, jeżeli chodzi o samą grafikę, ale też użytecznością jej. Tak. No, musi to pogodzić ze sobą, a to nie jest łatwe. Tak, bo on w całym procesie produkcyjnym siedzi, nie? I tam od samego początku pomaga jakby twórcy gry w tym, żeby to wszystko ładnie ułożyć. Nie? To jest tak nie tylko grafik, ale też producent jakby, nie? Tej gry. Ta jest ciekawostka, która mi się bardzo podoba. Czyli połączenie gry bitewnej z Play-Doh. Czyli takim ciastoliną taką. Nie? Na początku gry się robi sobie figurki z tej ciastoliny. Nie wiem jak to nazwać. Taką... Foremkę. Foremkę, tak. Wkłada się do niej ciastolinę, robi się z tego te figurki. I następnie podczas gry, to jest taka gra na zasadzie takich gier bitewnych. No i w momencie, kiedy niszczysz przeciwnika, no to możesz mu to zniszczyć, tak wiesz, pięścią po prostu zmiażdżyć mu tą figurkę na tej planszy. No to jest zresztą widać na grafice, jak te kałuża krwi. Tak, takie placki powstają po tych figurkach. Super sprawa. Jeżeli to mechanicznie też działa, no to myślę, że świetny hit, nie? Po prostu. Czyli takie, to jest reklamowane jako połączenie Warhammera i Play-Doh, nie? Nazywa się Necromolds. No, jeszcze gdzieś tam zasady będą dla rodzinnej rozgrywki, to czemu nie? No dokładnie, tam z pięciolatkiem niszczysz mu tą figurkę i on tak płacze. Tato, czemu? No. Już nie jesteś moim ojcem. Co dalej? Dalej mamy ciekawostkę z rynku gdzieś tam związanego z pracą. Na pracuj.pl pojawiło się ogłoszenie w Gdańsku do firmy Winning Moves na stanowisko specjalista do spraw sprzedaży gier planszowych. No ale to tak wczytuję, no patrzę co tam jest. No i okazuje się, że to jest taki... To nie jest tak, że sprzedajesz te gry planszowe, tylko tak naprawdę sprzedajesz firmom, które mogą się reklamować na tej grze planszowej, miejsce, nie? Na przykład... bo to się wiąże z grą Monopoly. Jest firma, która ma wyłączność na Polskę, jeśli chodzi o tworzenie nowych edycji Monopoly. Jesteś takim przedstawicielem handlowym, jeździsz sobie po firmach i mówisz, zrobimy Państwu grę Monopoly, na przykład, nie wiem, Monopoly Żywiec, nie? Albo tam, nie wiem, Monopoly Wódka Bols, czy coś. Nie? No i firma może powiedzieć, o super, dobra, no to robimy to. Nie? No i masz ten... Nie wiem czemu alkohol akurat tutaj mi wszedł. Nie? No ty lubisz alkohol, ale to tam jakaś liczba sztuk pewnie jest. Ty gdzieś czytałem, jaka jest minimalna liczba zamówienia? Tak. Nie wiem, jaka jest minimalna liczba zamówienia. Ale... To twoje zastanowienie. Ale. Przemek ma pioła na punkcie liczby i ilości. Ale nie, to już tam w miarę dobrze mi. To ogarniam. Ogarniam, dokładnie. Także no, szukają super sprzedawcy, osoby, która poszukuje kreatywnych form sprzedaży i patrzy na rynek nieszablonowo. Nie chciałbym wykonywać takiej pracy. Ja też nie, to musi być straszne. Ale... Tak jak byłem kiedyś handlowcem, to dajcie spokój. No, taki, praca z klientem i takie płaszczenie, no dramat. No, ale to taki produkt, no, jak... no. Ciężko. Ciężka sprawa, no. No, ale chyba, że dają stałą pensję bez, no jakby powiedzieć, no, niezależną od prowizji, to tak, ale jak ja miał jeszcze zarabiać na siebie sprzedając... No. Pamiętam, jak było głośno o Monopoly Gdynia, nie? Że to się pojawiło tak i zrobiło się taki szum. Teraz kilka miast w Polsce już ma swoją wersję Monopoly, nie pamiętam, czy jest Monopoly Gdańsk. Ale Monopoly Gdynia niedawno wyszło. Kilka lat temu. No nie. Wydaje mi się, że kilka lat temu. Chyba, no właśnie Monopoly Gdynia, pamiętam jak był wielki boom i to było rok temu. Nie wiem, trzeba będzie sprawdzić. Pracowałem wtedy w Gdyni, więc pamiętam, jak na billboardach wszędzie było. No dobra. Więc może ty mówisz o Gdańsku właśnie. Może Gdańsk był kilka lat temu, nie wiem. Nie śledzę akurat rynku Monopoly, to nie jest mój konik. Nie? Tak, ale wiem, że są Katowice. Tak, są. No Warszawa oczywiście. Nie wiem, czy jest Wrocław. Nie kojarzę. Mieszkałem w Wrocławiu, nie kojarzę.
Dobra. Teraz wątek z grupy Gry Planszowe na Facebooku. Te ciekawostki zbieram z każdego miejsca. Po prostu jest totalne szaleństwo. Czasami wyłapanie tego jest no, niezłą robotą, ale czasami coś wpadnie takiego właśnie ciekawego. I tutaj jest, że pan Paweł z grupy Gry Planszowe trafił na ciekawy wątek na BGG docinania kartonów do gier. No i pokazuje tutaj takie, na przykład Splendor przycięty tak, że tylko połowa tylko pudełka jest... No jedna trzecia. Albo nawet jedna trzecia. Tak samo jest Warhammer Blackstone Fortress, który faktycznie jest taką wielką kobyłą, a tutaj jest do takiego regularnego pudełka zmniejszone. Jest Siedem Cudów Świata. Tam nie wiem, co jeszcze. Jakieś Dorado i Posiadłość Szaleństwa. O, tutaj widzę. No i... Idea jest taka, żeby zmniejszać te gry planszowe, żeby oszczędzać miejsca na półce, nie? No i pytanie jest... Na biwak, żeby wziąć. Tak, na biwak. No. I pytanie jest, czy te gry planszowe w ten sposób potraktowane, no, czy to jest w porządku, czy jednak Markowi się w tym momencie już tam robi słabo, i, bo Marek ogólnie o swoje gry to dba bardziej niż... przeciętna rodzina o swoje dzieci. No. Myślę, że przeciętna rodzina nie dba o swoje dzieci, więc to jest słabe porównanie, ale ja nie lubię małych gier, bo giną mi na półce i potem rzadziej w nie gram, bo ich nie widzę. Aha. No ale miejsce to miejsce, nie? A może jakbyś miał wszystkie jako małe? To może... No ale ja nie brakuje miejsca. Ja mam nie wielki wiem, apartament, to... także nie dbam o to. Ja wolę wyrzucić spodnie niż jakieś małe pudełka mieć. No może tak. No, ja bym po prostu... Ty upychasz w szafie. No, ja upycham w szafie. Przed żoną. Ale fakt, jeżeli niektóre gry widzę u siebie i one są już, mają takie pudełka, nie to, że duże, po prostu ogromne, to no, ja bym je zmniejszył do takiego rozmiaru standardowego pudełka. Znaczy ja bym to zrobił, ja bym po prostu walił do wydawców i mówił, kurde, no ogarnijcie się, jeżeli macie... mieć w pudełku po prostu powietrze, no to zróbcie to pudełko mniejsze. Ja rozumiem, że duże pudełka się sprzedają, ale kurde, no po na przykład Brasie widać, że można zrobić mniejsze pudełko. No, dla mnie Bras jest dobrym przykładem, bo jest super, nie ginie mi na półce, bo jest, tak. Ma jakby pełnowymiarowe pudełko, ale tak. Jest cienkie. Tak, ale jest cienkie. Tak, to mi się podoba. To jest super zrobione. No i oczywiście nie lubię gier, które się nie mieszczą w Kalaksie. To też, to jest dramat. Wszystkie gry, które się nie mieszczą w Kalaksie, są na Kalaksie. Tak. Tak. Na dwóch Kalaksach i mnie to wkurza. Znaczy one się mieszczą nad tym krótszym bokiem czasem, ale to też mnie wkurza. No, bo potem wystają na przykład. Nie wystają, ale takie mało to jest tak. Reprezentacyjne. Ja właśnie na przykład Warhammer Blackstone Fortress mi wystaje, nie? To jest kłopot, nie? No. To można trochę od ściany, wiesz? Tak, ja tak zrobiłem, no. W sensie no, innego wyjścia nie miałem. Co jeszcze? Ciekawostka od Pawła C., który wysłał nam w komentarzu do filmu, że Ravensburger ma ponoć własny park rozrywki, który nawiązuje do gier, które oni wydali. No i ja sobie wszedłem na tą stronę Ravensburgera, tego parku, no i patrzę, no faktycznie są. I jest atrakcja na przykład Hippo in the Whirlpool, powinieneś kojarzyć, takie hipopotamy. Które mi się tam strzela, nie? Czy coś tam się robi. Nie. Nie kojarzysz tych gier? Nie. Oglądałeś Cartoon Network albo Fox Kids i były takie reklamy na przykład. Kojarzę takie rybki na wędkę, co się łapie. To nie wiem, czy to oni. Kojarzysz? Nie. Nie kojarzysz rybki? Nie, kojarzę rybki, tak. No, na wędkę. No. To było super. Ale to z hipopotami też kojarzę. A kojarzysz taką grę, co się klikał i to po prostu na wodę było? Tak, robiło się taki wir wodny i musiałeś tak, takim... Tak. To była super gra. Nie wiem, czy to jest akurat w tym parku Ravensburgera, ale jest na przykład Bugs in the Kitchen. Jest taka atrakcja. Są te właśnie hipopotamy. I tam jeszcze wiele, wiele innych atrakcji. Labirynt, o na przykład, to taka klasyk wśród gier planszowych. Ale to nawiązuje do ich gier planszowych, czy ogólnie do gier planszowych? Do ich, do tych, które oni wydali. To ja nie znam żadnego labiryntu. Nie znasz labiryntu? Nie. No tak, bo to w ogóle gry planszowe, po 2015 to w ogóle nic nie ogarniasz, nie? Znaczy przed. Nie. No. Znaczy ogarniam. No, labirynt jest jedna z takich pierwszych gier, które się pojawiły w Polsce, takich... wiesz, zachodnich, nie? Gdzieś tam obok jakiejś magii miecza czy czegoś takiego, nie? Tak, to ja nie kojarzę. Okej.
No i to tyle, jeśli chodzi o taką ciekawostkę. Wolałbym na to pojechać niż na tym Portalcon. Marek lubi karuzelę, nie lubi Portalconu. Ale będziesz jechał na ten Portalcon? Nie wiem. Nie wiesz? Nie, jakoś nie przygotuje mnie to. Bierz się z myślami. No, znaczy, powiedzieć, to bym chciał, ale niech mnie jakoś, musicie mnie jakoś przekonać. Aha. Gry nie kupię. No, ale zobaczysz jakieś nowości, zobaczysz Ignacego, wypijesz z nim kawę. No w sumie zobaczenie Ignacego to jest coś. Dokładnie. Co mamy dalej? No oczywiście tutaj mi się popsuło wszystko. Marek, ten twój internet co? Dlaczego te strony się tak odświeżają? Twitter mi się tak odświeża, nie mam pojęcia dlaczego. Okej, ale jeżeli chodzi o kolejna ciekawostka, to jedna z osób na Twitterze, ale niestety nie jestem w stanie wymienić jego nazwy. A nie, bo ma jakieś Turbinissimo. No dobra, nieważne. Odnalazł jedną z kart w Arkham Horror LCG, na której jest postać bardzo, bardzo podobna do Koreja Konieczki. I teraz jest bardzo duża. Korej Konieczka zresztą to polajkował. Nie, nawet napisał, że to on. Ale więc, plot twist. Plot twist jest ogromny. Więc można powiedzieć, że prawdopodobnie to jest on. Jeżeli nawet sam Korej potwierdził. Tak, jak potwierdził, na pewno to jest on. Tak. Karta nazywa się Ezra Graves. I to jest profesor arkanów, magii chyba, tak, czy coś takiego. Okej. Okay. Wkurza mnie w tej horror Arkham, że po angielsku jest Arkham Horror, a po polsku jest Horror Arkham. I tak, nie wiem, to się myli. Nigdy nie wiem, jak on to zacząć się mówić o tym. Dokładnie. W ostatnich ciekawostkach, nawet sobie przesłuchałem ostatnio, mówiliśmy o dużej, zrobionej na dużą grze planszowej Pod wrogim niebem. Co weź zacznij jeszcze raz? Czech Games Edition zrobiło ostatnio taką dużą grę planszową Pod wrogim niebem. Nie? Ona nie jest duża. Ale w sensie na targach to było. I ona była taka duża. Okay, jak sobie taką dużą grą planszową grać. Nie? Słyszałem, no. Taką wielkości człowieka. Nie? No i ty powiedziałeś w tej naszej rozmowie, że Ruta mogliby takiego zrobić. No i znalazłem, że jest taki Rut duży. I faktycznie Leather Games zrobiło coś takiego 3 lata temu. Można było spokojnie grać właśnie w takiego wielkiego Ruta na takiej ogromnej planszy z takimi wielkimi meplami no i w ogóle no, było super, nie? Takie... Ale ta mapka jest jakaś inna. Mapka jest trochę inna, jest trochę mniejsza chyba. Jakiś inny układ jest. Albo inny układ. No takie dziwne. Może to podejrzane. Jest jakaś gra wzorowana. Tylko... Albo jest do góry nogami. Nie wiem, dziwnie wygląda. Tak, zobaczycie sobie i może w komentarzach ktoś powie, czy to jest tak samo, czy inaczej. Albo Marek potem sprawdzi. Tak. To jest kolejna ciekawostka od Krzyśka. Krzysiek nam wysłał. O, i to jest fajna ciekawostka. Fajna ciekawostka? No to nam to możesz opowiedzieć o niej teraz. Krzysiek znalazł kości do gry. I kiedyś bardzo fajne kości do gry znalazł Piotrek z Game Troll TV i tam były kości wykonane z ludzkich kości. No i tam te wykonane z ludzkich kości tam jakąś fortunę kosztowały. Aha. A tutaj mamy kości, które znalazł Krzysiek, wykonane przez Gucci. Tak. I chyba są reklamą najnowszego filmu z Lady Gaga, który nie wiem. Dom Gucci. Dom Gucci. I tutaj mamy za set 5 kości z designerskim futerałem 290 euro. Tak, one są w kolorze takiego gówna. No, takie, no, jest takie złoto, szaro, beżowe. No szarego nie widzę. Zgniła zieleń taka jakaś. Może być. No takie dziwne, nie? Chcę zobaczyć. I zamiast kropek są gwiazdki. O. Ale chyba tam, gdzie ma być 6, jest z Gucci. A nie 1? 6 jest tutaj. 1 to jest Gucci. O, no. Ciekawe. Gucci, Gucci, Gucci. Także jakby ktoś nie miał Gucci, Gucci, pomysłu gang. Na prezent dla mnie, to proszę bardzo. Tak, 290 euro możecie spokojnie kupować Markowi. Tak, no moją skrzynkę pocztową. Tak. Kolejna ciekawostka, którą Krzysiek znalazł. Krzysiek Kalkulator. Pozdrawiamy Krzyśka. Krzysiek znalazł ciekawy system RPG. System nazywa się Thirsty Sword Lesbians. I opowiada o
grze, w której w roli głównej gra się lesbijkami z mieczami. Jak z tytułu w sumie, jakby to tutaj mówi bardzo dużo o tym. I to są zazwyczaj lesbijki z bardzo skomplikowanymi emocjami na temat siebie i świata. Tutaj oczywiście gra jest o walce z złem, opresją, o przyjaźni, miłości i romansowaniu, uwodzeniu towarzyszek broni, jak i przeciwników. Bardzo ciekawe. Ciekawy ten setting taki. Jeżeli ktoś szuka oryginalnego settingu RPG, no to w tym naszym progresywnym świecie myślę, że jak najbardziej można sobie Znaczy mnie bardzo zaciekawiły te emocje, bo w grach, jakie znam, mało, rzadko jest poruszany temat emocji. Tak. A tutaj to mamy. No. Ciekawostka humorystyczna, którą Markowi się bardzo to podobało. Zobaczymy, jak teraz będzie jego reakcja. Otóż... Myślisz, że mam pamięć rybki akwariowej, czy co? Portal donosi, jak czasami wygląda praca u nich w biurze. Otóż na wewnętrznym czacie portalu jeden z pracowników jakby donosi, że jego pies, z którym bardzo często lubi przychodzić do pracy, że pies się nazywa Gratek, no i Gratek przyniósł w zębach szarą skarpetę na oko męską i właściciela przepraszam i zapraszam po odbiór. Tak. Chcesz skomentować to? Ja dzwonię do animalsów, bo kto bierze, zaprowadza psa do pracy. Nie, według mnie przyprowadzanie psa do pracy jest jak najbardziej w porządku. No ja dzwonię do animalsów, no to dla mnie to jest... Jeżeli psu się nic nie dzieje, a jak widać, no chyba, że się zatruje tą skarpetą, no to... No skąd ty wiesz, że psu się nic nie dzieje? No, a czemu ma się... No, lepiej, że jest z właścicielem, niż siedzi sam w domu i piszczy i skomle i jest Ale zdaje się, że psy, które siedzą w domu, piszczą i skomlą? No nie wiem, ale może akurat ten jest jakimś po przejściach. Psem, który, nie wiem, ze schroniska czy coś. No nie wiesz, jaka jest jego historia. No jest po przejściach, bo raz w pubie pląszukowym się zesrał na środku podłogi, więc rzeczywiście może coś... Oj, musisz wyciągać akurat takie rzeczy. No ale no, jeżeli akurat tak się przyzwyczaili i tak działają, no to jeżeli nie dzieje się krzywda zwierzęciu, no to wszystko jest w porządku. A ja proszę w komentarze napiszcie, czy według was to jest okej, czy nie okej. Według mnie nie jest to okej. A według mnie... Przynoszenie zwierząt do pracy, jeszcze może w zależności od jakiej, no ja do swojej pracy nie wyobrażam, ale no mam mieszane uczucia. Nie wiem, na przykład mój szwagier pracuje w firmie programistycznej, no i często tam właśnie ludzie przynoszą swoje jakieś zwierzęta. Jest jakiś tam dzień ze zwierzętami, coś takiego. Ciebie bym przyniósł wtedy. To jest moje zwierzę. Jestem twoim podnóżkiem, Marek. Zgadnijcie, jak wygląda moja standardowa rozmowa z Markiem. Marek pisze do mnie, ej, będziesz w Żukowie jutro? Bo mam grę, proszę, do odebrania. Ja mówię, no nie, no będę za dwa dni. No dobra, to masz tutaj ten numer zamówienia. Masz kość. Łap. Okej. Znowu Marek tutaj przynosi nam ciekawostkę. Bez mnie tego odcinka by nie było. Nie było mi. Marek, opowiadaj, co tutaj się dzieje? Mianowicie Rebel wypuścił bardzo fajną promkę do gry Domek. Grałem raz, bardzo mi się podobało. Ja grałem wiele razy, też mi się bardzo podobało. I mamy taką promkę, w której mamy swoje shelfie. I mamy regał Kalax na moje oko z planszówkami. Mamy taki regał naścienny z planszówkami. To są dwa żetony, które dają punkty. Kto gra w Domek, to wie, jak mniej więcej to działa, bo to są chyba elementy wyposażenia, tak? No, tak to się nazywa? Tak, to są dekoracyjne? Takie elementy dekoracyjne, dokładnie one, jeżeli tam położysz jakąś kartę i to weźmiesz, no to, to dostajesz jakieś tam dodatkowe punkty. Nie? I na tych półkach są gry Rebela. Tak, to jest dla mnie w ogóle dramat. Czemu akurat tylko gry Rebela? A kogo innego? No nie wiem, jakieś innego wydawnictwa mogliby dać. A tam jest Nemezis? Nie, Nemezisa nie mam. Jest Zona, widzę. Jest Łąka. Jest K2. Jest... Ciężko powiedzieć, co tam jest jeszcze. Łąka jest dwa razy, z tego co widzę. K2 też jest dwa razy. Marek teraz patrzy. Ja nie wiem, czy to jest... Kto wie, to niech pisze, bo... No. Jakieś bardzo złej jakości grafika. No to... Tak, także... Ale nie wiem, w jaki sposób można było dostać tę promkę, także nie pytajcie mnie, bo ja nie wiem. A propos tych promek, to chyba dramka będzie, nie?
Czy nie będzie? A propos promek, będzie dramka. Dobrze. Będzie, będzie. To ten. No i a propos właśnie, no to już mi się ciekawostki skończyły. To była ostatnia. Ale to ja mam jeszcze ciekawostkę. A nie, jeszcze mam też. No, no to mów. A propos gry Cytadela, którą wypuszcza Rebel i za niższą kwotę, no fajnie, pięknie, tylko że tam nie dość, że nie ma żetonów tych takich, co były takie kartonowe, tylko zastąpili je kartami. Nie ma tych kart pokerowych, tarotowych, przepraszam, tylko takie mniejsze. No uszczuplili mocno tę wersję. Tak naprawdę to spadło 30 zł chyba taniej. Ale te duże tarotowe karty robiły swoje, bo z nich się wybiera swoją postać i taki to robiło taki mini klimacik. Choć wiem, że jakby tam no, kwestia koszulek, na pewno trudniej do dostania taka koszulka, ale chyba nie o to chodzi w grach. A to bardziej, to jest ciekawostka czy dramka? Nie wiem, co to jest. Okej. Okay. To jeszcze jest ciekawostek. Mam jeszcze dwie na osobnej kartce. Także. Pierwsza sprawa to, wiesz kto ma najwięcej rozgrywek w forum Trajanum na BGG? 60 rozgrywek. To mało. Nie wiem. Jan O'Toole. No. A to wam mówi Piotrek. Możliwe. Tak, chyba Piotrek o tym mówił. Piotrek. Mhm. Piotrek nasz współprowadzący. I druga ciekawostka, a propos najnowszego dodatku do Tapestry. To jest ciekawostka, którą podzielił się jeden z kupujących grę planszową od Marka na czacie. Gdzieś tam rozmawialiście sobie, jak sprzedawałeś grę. Tak. I on napisał, że nas słucha, co jest fajne. No i napisał, że a propos, to tam, żebyśmy wspomnieli o tej ciekawostce, ona jest związana z grą Tapestry. Otóż jak wyszła podstawka Tapestry, no to ona tam oczywiście ogrywana była. No i na BGG jeden z użytkowników mówi, że no tak mu się spodobało i on ogólnie lubi gdzieś tam majstrować przy tych grach. No i sobie zmajstrował dodatek. Dodatek dodający nowy tor takich artystów. No i Jamie Stegmaier odpisał, mówi, że jest pod dużym wrażeniem ogólnie tego wszystkiego. Tam ta osoba, która żeby nadal na tym pracował i w ogóle, że fajna sprawa, nie? No i ta osoba, która to zrobiła, ten użytkownik BGG, on w pewnym momencie zaczął mieć problem ogólnie z ogrywaniem tego dodatku i testowaniem go, nie? No i Jamie tutaj jakby wyszedł z propozycją, no okej, okay, no to będziemy, to zróbmy ten dodatek razem, ja biorę na siebie testowanie, no bo mam środki, możliwości w ogóle, i gdzieś tam będziemy dopracowywać ten dodatek. No i tak powstał drugi dodatek do Tapestry, ten, który za niedługo będzie, ten, który jest już w przesprzedaży Phalanxa i w przyszłym roku ma wyjść. Także świetna historia w ogóle, jeśli chodzi o takie, jak można przez przypadek tak naprawdę wejść we współpracę z twórcą gry. No i w ogóle duże szapoba dla Jamie'ego, że jest tak aktywny ogólnie na tym w internecie, bo to nie jest jego jedyna aktywność. On często występuje w podcastach, ma własny kanał, na YouTubie własny blog. No, taki człowiek instytucji. Taki zachodni Trzewiczek. Taki zachodni Trzewiczek, dokładnie. Nie no, super. On się bardzo tam udziela. Bardzo mocno z tą społecznością współpracuje, także no. No widać, że pasjonat. Tak, dokładnie. Także. Darka pozdrawiamy, bo Darek przesłał tę tak ciekawostkę. Dzięki, Darek. Jesteś super. Tak, a dlaczego Darek to Dariusz, a Marek to nie Mariusz? Nie wiem. Bo to imię ma inną pochodzenie. Tak. Okej. Okay. No to i przechodzimy do dramek. I tutaj wspomniana Cytadela przez ciebie przed chwilą. Elizabeth Hargrave, czyli twórczyni Na skrzydłach. Jednej z ulubionych ostatnich gier Marka. Ten to znam. Tak. Tę babę znam. Właśnie, a propos. Czemu ty mówisz baby? Bo mówię też kobiety. Chłopy. No dobrze, ale no brzydko. I potem co, taka kobieta słucha i się tam, no. Nie wiem, czy to jest miłe. No chyba nie jest. Jestem niemiły. No, dokładnie. Ale jak kłamałem, to nie jest baba, to kobieta. Dobrze. Elizabeth Hargrave jest taką, ona bardzo często jest taką aktywistką też na rzecz kobiet w grach planszowych. No tak, też ją widzę. Tak. Feminatywy, te sprawy na pewno się udziela. Tak, i a propos właśnie Cytadeli, tej takiej pierwszej wersji, starej jeszcze,
tak ma taki, rzuciła taki postulat, że no w tej grze, jeżeli chodzi o postacie kobiece, no to żadna postać na kartach nie jest postacią kobiecą. Wszyscy to są faceci. Także no, jakby pierwsza sprawa, takie nie, że no nie ma tej równości płci. No teraz to się zmienia. Teraz to się zmienia i w nowej wersji też są kobiety, jak najbardziej. Tak jak w serialach Netflixa, tak. Zawsze musi być gej. Tak. Czarnoskóry musi być. Tak, a najbardziej mi się podoba karta kupca w tej grze, bo karta kupca no ma taki wygląd bardzo, jakby to powiedzieć, hebraistyczny, mhm. Tak można to ładnie nazwać. No, taki duży nos, taki chytry uśmieszek. Nie to, że duży, co haczykowaty. Haczykowaty, tak, dokładnie. Więc tu też jakby no, mało progresywnie jest to zrobione, że tutaj taki kupiec jest przedstawiony w taki bardzo no, taki sposób, no nie wiem, no taki... brzydki. No, nie brzydki, stereotypowe. Stereotypowe. Ja uwielbiam stereotypy, wiele z nich mnie dotyka. Znaczy dotyka, jestem udziałem tych stereotypów. W wielu grupach się tam jeszcze różnych tak. Stereotypów. Mnie one bawią, bo pokazują taką prostotę w myśleniu ludzi i dla mnie są tematem do żartów, ale też rozumiem, że nie każdy to odbiera tak jak ja, nie każdy tylko potrafi... Stereotypy są spoko, dopóki nie robią krzywdy innym osobom. Nie? Na zasadzie takiej, że wiesz, uciera się jakiś stereotyp i my od razu mówimy, nie wiem, na przykład właśnie, że Żyd to cwaniak, nie? I ale taki... zazwyczaj stereotypy są, gdzieś mają konotacje negatywne. Albo, no wiesz, ale, no dobrze, no ale masz na przykład w Niemczech stereotyp Polaka, no to złodziej, nie? No. No to... Ale, no, no, ale większość się stereotypów jest raczej negatywna. No, no tak. No, na ale, tym to polega. Wiesz, no, ale... Że pewna grupa społeczna lubi się dowartościować, że inna grupa społeczna jest jakaś tam gorsza, mm-hmm. Czy ma jakiś tam problem. No tak, ale... Na tym to polega. Takie życie ludzkie na tym polega, żeby się dowartościować. No tak, ale nie pokazuje prawdziwej rzeczywistości. No, ale stereotyp nie ma pokazywać prawdziwej rzeczywistości. No, to jest takie krzywe zwierciadło. No ale warto o tym też pamiętać, ale niestety stereotypy mają to do siebie, że się niektóre osoby biorą je za pewnik. Wiem, że są takie osoby, no ale czy opinią takich osób należy się przyjmować? No jeżeli nie są one większością, tylko mniejszością, no to nie, ale no, należy takie rzeczy wypleniać, że to nie jest na 100%, że na przykład, nie wiem, Polak to złodziej, Żyd to... No na 100% cwaniak. Nie, ale... tak, ale trzeba uważać czasami, nie? Dokładnie. Okej. Okay. Kolejna dramka to jest dramka związana z naszymi pieniędzmi i przesyłkami za granicę. Otóż... Sam dotknęła mnie ta dramka. Tak, o ile tam jeszcze zrozumiałe jest, że na przykład jest doliczane cło za jakąś przesyłkę, chociaż no wiadomo, to cło jest wysokie i no nie godzimy się na to, żeby tyle płacić, to jeżeli reklamujemy grę, i na przykład jakiś element z tej gry chcielibyśmy, żeby nam dosłała firma z zagranicy, no to okazuje się, że no w tym momencie Poczta Polska potrafi, czy tam urząd celny potrafi dowalić bardzo wysokie cło na takie rzeczy. Na przykład idzie ci jedna, dwie karty, gdzieś tam brakowało ci, no i dostajesz nagle informację, że będziesz musiał dopłacić 60 zł za taką... Myślę, że takich sytuacji nie ma, jeżeli chodzi o karty. Ale no. Na pewno jeżeli tam do wymiany są jakieś figurki czy tam inne rzeczy, no to tutaj tak. Moglibyśmy się z tym spotkać. U mnie była plansza do wymiany, musiałem zapłacić 10 zł. No, a tutaj jeden z użytkowników mówi, że dwa elementy do Zombicide'a, dwa elementy planszy do Zombicide'a, plastikowa plansza gracza i jedna kostka z dodatku, nie? Mhm. I za to musiał 78,50 zapłacić. Ale wiem też, że w momencie, kiedy dostajesz informację od urzędu, że twoja paczka jest na cle, możesz wysłać informację do tego urzędu o tym, że jest to związane z reklamacją i oni z reguły to uwzględniają i wtedy tam masz tylko opłatę chyba 10 zł za jakieś tam sprawy urzędowe, a nie... Ja tu widzę to powiadomienie i tam jest cło napisane. No moi była opłata w związku z wysyłką poza Unii. Tak. Więc nie wiem, jak tutaj to traktować. No, tak, ale jeżeli masz informację, że to jest z urzędu celnego i to jest reklamacja, to prawdopodobnie, no, tylko że trzeba oczywiście to wcześniej zareagować. A to wysłać. Mailowo dostajesz, czy co?
Nie wiem, jak dostajesz. Ja nie dostałem nigdy. Ale w jaki sposób dostajesz taką informację, że twoja paczka jest na... A czy wiem, że ja rozdostałem, żeby dosłać dowód zakupu na mojej paczki, która przychodziła przez urząd celny, ale dostałem mailowo taką informację. Nie wiem. No, tak czy siak trzeba uważać, ale jakby no tutaj jest jakby możliwość przejścia suchą nogą przez to bajoro. Następna dramka, to jest dramka, którą to akurat na grupie Gry Planszowe Spragnienie Recenzji. Nie wiem, czy wiecie, jest taka grupa. My tam czasami wyrzucamy nasze linki do naszych recenzji. No i użytkowniczka Anastazja pisze, że no, nacięła się na grze Villanus od... kto to wydaje? Ravensburger chyba to tak. wydaje, nie? Że no, gra miała bardzo pozytywne recenzje w internecie i że ona na podstawie tych recenzji zakupiła tę grę. No i okazało się, że gra jest pełna wad, błędów w tłumaczeniu. No i ogólnie wydaje się, że to nie jest, że niekoniecznie było testowane przed wydaniem albo nie zostało sprawdzone. Nie? No i pyta się, dlaczego żaden z dużych recenzentów nie wspomniał w ogóle o tym, że tak będzie wyglądać ta gra. No i że no, tak naprawdę tylko opisali tę grę, pokazali, jak ona wygląda i nic o negatywnych rzeczach. Nie? No i czy to jest w porządku? Ciekawe, czy duzi recenzenci grają w tę grę. Bo to może były prezentacje. To niekoniecznie ty musisz grać w tę grę. No tak, ale tam wiem, że są jakieś problemy w instrukcji, tak? No jest na pewno problem na jednej z planszetek, gdzie nie ma napisanej liczby tam doboru kart, czy zmiany jakiegoś żetonu. Tam dokładnie nie wiem, bo nie grałem. Też nie. No ale no jakby no... trzeba też właśnie uważać, że prezentacja, a recenzja to są dwie różne rzeczy, nie? I jakby nie... często prezentacje wyglądają bardzo ładnie i są bardzo takie, no, bardzo dobrze przyjmowanymi materiałami, bo tam z krytyką można się zgodzić albo nie zgodzić, potem jest gówno burza w komentarzach i w ogóle, nie? I dlatego prezentacje są dużo wygodniejsze, dużo łatwiej się je robi, chociaż nadal jest to sporo roboty. Natomiast no, recenzje właśnie mogą powodować jakieś tam zawirowania w komentarzach i dużo ludzi, dużo influencerów czy tam recenzentów odchodzi od recenzji. No właśnie. Przede wszystkim, żeby zrecenzować, to musisz dużo razy zagrać tą grę, a jak w kolejce czeka 10 innych. To też prawda, że no, materiały, jakby robisz po 2-3 materiały w tygodniu, no to tak. Ciężko zrobić 2-3 materiały. Gdzie są recenzje? Jestem na przykład pod wrażeniem Gambita, że on potrafi dwie recenzje w tygodniu nagrać i to widać, że to są... Wie, on nagrywa dwie w tygodniu? Co ty gadasz? Czy jedną w tygodniu? Chyba jedną w tygodniu. Co? Dwa odcinki? No to przeplata sobie topkami. Tak, ale nawet jeżeli to jest jedna w tygodniu, no to weź kurczę jedną w tygodniu grę recenzuj, no to jest, albo gradanie, nie? Ale widać, że one są ograne i że to są materiały z takim napracowaniem, nie? No dałbym radę, gdybym tak sobie planował gry, że ten tydzień gram w to, tamten tydzień gram to, a my raczej gramy w co mamy ochotę, więc no może dlatego u nas nie wychodzi. No tak, ale ja bym na przykład już w życiu nie spojrzał na grę, jakbym miał przez tydzień na przykład grać codziennie w dany tytuł i dlatego ja wolę sobie rozłożyć to na kilka tygodni i grać w różne gry. No każdy ma inny sposób. No dokładnie. Ale czasem u nas jest tak, że zbliża się wtorek, a nie mamy co nagrać i wiesz, a oni nie mają takiego problemu. No tak. No, coś za coś. Co dalej? Nie wiem, czy to dramka, czy ciekawostka. Taka dramko-ciekawostka. Otóż jeden z kanałów na YouTubie nazywa się Board Game Bollocks. To jest chyba brytyjski kanał. Wrzucił film o 5 wydawnictwach, które są... rozczarowujące. Tak. I zgadnij, kto jest na pierwszym miejscu. Portal Games. Tak. Dlaczego? No właśnie, chodzi o to, że bo tu jest nie tylko Portal Games, jest też Days of Wonder, jest Stonemaier, jest FFG i jest Rio Grande Games. No FFG to nawet wiem dlaczego. Ale ogólnie wszystkie te wydawnictwa mają jedną wspólną cechę. Wydawanie kiedyś świetnych tytułów, bardzo dopracowanych, z bardzo oryginalnymi mechanikami, a aktualnie
bardzo obniżających poziom i takich rozczarowujących, że od dawna nic takiego przełomowego nie wydali. Jeżeli już coś wydają, no to albo to jest kopia gry, którą kiedyś zrobili, po prostu w innym wydaniu, jak na przykład FFG robi, nie? Mhm. Albo gry, które są jakościowo dużo poniżej poziomu, który, do którego przywykliśmy w ich wydaniu, jak na przykład właśnie Portal. Mhm. Więc no i Portal na pierwszym miejscu jest właśnie przez to, nie? Że z bardzo wysokiego konia, bardzo dobrze, bardzo... Z wysokiego C. Tak, z wysoka się bardzo długo i boleśnie spada. I tutaj jest jakby ta różnica między aktualną a przeszłością jest bardzo duża, nie? I chyba największa według tego youtubera. Kolejna ciekawostka od Marka. Marek, szalejesz w tym odcinku, muszę przyznać. Jaki dumny jest z siebie. 7,6 tony podrobionych kart Pokémon zmierzało do Europy. Celnicy przechwycili wielki pakunek. Brzmi jak jakiś lead artykuł z Faktu, czy czegoś takiego, nie? Także... Kiedyś narkotyki się tak przewoziło. Tak, bardzo mi się podoba, że 7,6 tony to dokładnie 20 pudełek przeładowanych stworkami. No ale trzeba przyznać, karty Pokémon teraz aktualnie to jest żywa złota. Nie? I... Ale jak można kupić podrobioną kartę Pokémon? No można się, wiesz, no, jeżeli wchodzi na rynek, no, można handlować takimi podrobionymi kartami Pokémon, tak jak kartami Magicka, też jest wielki problem z podrobionymi kartami Magicka. No i ktoś kupuje, myśli, że kupił oryginalną, a tutaj jest podrobiona, nie? To Filip nam sprzedał w sposób, żeby przekonać się, jak sprawdzić, czy jego karta od Magicka jest legitna. Trzeba ją przedrzeć. Jeżeli ma odpowiedni kolor tego w środku. W środku, to jest legitna. Aha, ale... Tak, tylko ona niestety jednorazowa. Tak, tak. Ale można lekko tak zrobić. Okej. Kolejna rzecz to jest... W ostatnim odcinku wspominaliśmy o wysypie gier od Lucky Duck Games. No i niestety sporo tych gier może nie dotrzeć do Was przed świętami. Takie gry jak Wyspa Kotów czy Kaskadia są aktualnie gdzieś tam w magazynach celnych i czekają na dokumenty, które mają być niby lada dzień, ale to się już przeciąga i przeciąga od kilku tygodni. Tak naprawdę to oni tymi naszymi pieniędzmi obracają, tak, tam kupują, sprzedają jakieś akcje, dlatego euro takie drogie teraz. No i bardzo mi się podoba też, dlaczego Wyspa Kotów tak długo siedzi tam na tym tle. Otóż Lucky Duck Games tłumaczyło, że zabrakło nalepki na pudełku. Może nie nalepki, co informacji. Informacje jakieś, czegoś takiego. I jeden z użytkowników forum gry planszowe pisze, że to wygląda jakby zapomniano na pudełku nakleić znaczka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat. Na co Lucky Duck odpisuje, no zabrakło dokładnie, uwaga, istnieje możliwość zadławienia się małymi elementami. Oj, a takie coś jest na grach planszowych? Myślę, że jest. No, ja na żadnej czegoś nie widziałem na grach planszowych takiej informacji. Tak, ale ogólnie z takimi rzeczami jest problem, bo to musi fabryka najpierw wysłać, która wyprodukowała tę grę, musi wysłać najpierw informacje i dopiero na podstawie tej informacji, na podstawie tych dokumentów można taką naklejkę nakleić. Coś takiego, a na przykład certyfikat CE, nie? Też, z tymi też jest bardzo duży problem i podobno, jeżeli na tym nie ma certyfikatu, no to też jest, może ci w ogóle nie przejść przez ten urząd celny. Także z takimi problemami się czasami wydawcy... Aż popatrzę po tym, czy ja mam na którymś pudełku taką informację. No widzisz. Pewnie też zależy od wieku, jaki jest napisany na grze. A dorosły się już nie może odławić? O, jak piękna figurka. Dobra. Co dalej mamy? O, to mi się bardzo podobało, to wysłał Piotrek. I Piotrek bardzo czekał na dodatkowe duchy do Spirit Island. No i tutaj była piękna akcja w wykonaniu Lacerty. Lacerta dała informację, kiedy się pojawią te nowe duchy. No i chyba nie przewidzieli, jakie będzie
jakie będzie zainteresowanie tą promką, bo to były takie promocyjne duchy, tam chyba dwa czy coś takiego. No i zawiesili, ludzie, którzy chcieli kupić, zawiesili stronę. Także to jest po prostu piękne. Potem było tak, że na chwilę tylko się ona odwieszała, automatycznie ludzie znowu się na nią rzucali i próbowali wykupić te duchy. Komuś się tam udało, komuś się nie udało. Przypomina się mi się w ogóle sytuacja z tą ze szczękami lwa, jak Marek się wbił w te 5 minut, jak były dostępne szczęki lwa i kupił. Tak. No, to był jakiś cud. Tak, dokładnie. W pracy siedziałem. No. I ratując świeże do kupienia. Co? No, a tutaj ostatecznie musieli rozwiązać to w ten sposób, że trzeba im było mailem wysłać taki wniosek o zakup. Można było maksymalnie zakupić dwie sztuki. No i potem ci biedni ludzie z tego wydawnictwa tam siedzieli, te wnioski przyjmowali, przeliczali. Podobno przez dwa dni robocze przemielali te ileś tam set tych wniosków. Też nie wszyscy się załapali, ale mają obiecane, że te osoby, które się nie załapały, no to w pierwszej kolejności zostaną obsłużone podczas dodruku. Także no już chyba tych duchów nie ma. Taka dramka. Przykra dramka. Informacja. Przykra sprawa, dokładnie. Kolejna dramka to jest Wiedeński Łącznik. Otóż Wiedeński Łącznik, aplikacja do gry, no nie jest najlepiej ocenianą aplikacją. Ma same jedynki, tak naprawdę, jedne gwiazdki. Użytkownicy donoszą, że aplikacja nie działa, są pomieszane wersje językowe, nie można przyłączać zagadek. Po wprowadzeniu numeru aplikacja się zawiesza. Najbardziej mi się podoba komentarz: fajna, nie działa. Także, no nie działa, nie działa. I co nam? Ale nie, przynajmniej jest darmowa. Tak, jest darmowa. No, w zamyśle miała wspomagać rozgrywkę i można było sobie na telefonie ją grę obsługiwać. No, jak widać. No można to też nie obsługiwać tej gry w ten sposób. Polecam, na laptopie działa lepiej. Tak. Co dalej? Dramka z grą Duna, czy gra Game of Conquest and Diplomacy, czyli ta wersja Duny, która jest na podstawie starej wersji Duny, ale teraz będzie odświeżoną wersją Duny czteroosobową. Jeżeli się nie... Marek się... Masakra, to w ogóle to jest taka wyciskana cytryna. No. Moje owocowe piątki nie są tak wyciskane. Tak. Ale tutaj. Wtorki, jakby, przepraszam. Jakby, tak. Moje są wtorki. Wtorki muszą owocowe? Tak. Super. Nie wiem, czy kojarzysz, znaczy na pewno kojarzysz, jak zostało wydane Tyrants of the Underdark w Polsce. Mm. No to nie spodziewa się czegoś lepszego, bo to jest to samo wydawnictwo. I w edycji angielskiej, już niektórzy ludzie dostali edycję angielską, polska będzie wydana pewnie za kilka miesięcy. No bardzo, bardzo narzekają na wydanie, że część żetonów jest krzywo wyciętych, skąd my to znamy. Są dwa koła bitwy, jak się je złoży, to nie mieszczą się w wyprasce. Można, można. Jedna czwarta kart po zakoszulkowaniu w premium nie mieści się w wyprasce. No to już standard. Karty i plansze są bardzo cieniutkie. No i ogólnie ta jakość jest taka, no taka se, nie? Także no... jeszcze, że jedna trzecia mapy jest praktycznie czarna i nie widać na niej ikon. No, można, można. Takie wydanie będzie no bardzo... I znaczy, no nie wiem, czy polskie wydanie takie będzie, ale sądząc po wydaniu Terrans of the Underdark, no to mają po prostu jakąś fabrykę, która bardzo słabo im to produkuje. Klemens wśród fabryk. Tak, Klemens wśród fabryk, dokładnie. To jest taka bardzo, bardzo malutka, sympatyczna dramka. Otóż w polskiej instrukcji do Marvel United jest taka dziwna naklejka w instrukcji pod postacią tej osy, czy tam wasp, nie? No nie do końca. Wasp to nie jest osa? Nie, w sensie nie jest pod postacią, tylko ona jest naklejona. Naklejona na postać osy pod Venomem. Tak, dokładnie. I gracze są oczywiście bardzo dociekliwi i się zastanawiają, co było pod nią, nie? No to pod nią był Venom.
I co w końcu Venoma nie ma? Ale w którejś wersji jest ten Venom? W którejś wersji... Jakiś tam Kickstarter robię może? W którejś wersji językowej chyba jest Venom po prostu, a... Ja wolałbym Venoma. Ale nie, Venom po prostu został tam doklejony, a grafika była po prostu tak przygotowana, ta osa była gdzieś zupełnie w innym miejscu, ale nie? My to w zupełnie nie ma Venoma. W naszej wersji nie ma Venoma. No to nie wiem. No to jest, no coś tam pochrzanili. To nie? Już nie wiem. To już nie wiem, no. Także, przyczyna jest prosta. Tutaj Grzegorz Polewka z portalu mówi, że na świecie są różne wersje pod względem zawartości. Dostaliśmy do lokalizacji tę niewłaściwą, co zostało odkryte przy sprawdzeniu egzemplarza z produkcji. Stąd została tylko naklejka. Tak, no. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Okej, i teraz dochodzimy do tego, do tych promek od Rebela. Chcesz się podzielić tą dramką? Ja tak do końca jej nie znam, ale też mi się to nie podoba, że Rebel w ostatnim tygodniu, czy tam w ostatnich dwóch tygodniach mówi, w których sklepach będzie dostępna promka do ich gier. I najczęściej są to promki dostępne tylko fizycznie. Znaczy w sklepach do odbioru osobistego, nie? Dokładnie, więc nie rozumiem, dlaczego klient, który pojedzie osobiście, jest bardziej ceniony od tego, który zamówi przez internet w tym sklepie. To jest dla mnie, to jest absurd. Tak, znaczy, bo żeby wyjaśnić, jest na przykład taka gra World of Warcraft, ten taki pandemikowy, jest coś takiego jak Hobby Next, w którym uczestniczy Rebel. I jeżeli to jest takie wsparcie dla sklepów stacjonarnych, nie? Że jeżeli kupisz w sklepie stacjonarnym, no to masz jeszcze jakąś dodatkową promkę. Kupisz i odbierzesz w sklepie stacjonarnym, bo to warto jest powiedzenia. Dokładnie. I na przykład może się okazać, że tak jak w przypadku tego World of Warcraft, że ktoś zamówił w przedsprzedaży, po czym na kilka tygodni przed dowiaduje się, że będzie promka do odebrania tylko w sklepie, nie? Jeżeli zamówisz w sklepie. A on zamówił to przez sprzedaży, przez internet, nie? No i co? No i jest pokrzywdzony, bo on nie dostanie takiej promki. Albo na przykład kupi sobie w Rebelu i wysłał mu Rebel sklep internetowy, a do odebrania jest tylko w sklepie stacjonarnym w Gdańsku, nie? No taka, ale to jest głupota. Taka promka. I dodatkowo jeszcze na przykład jest, bo jest ta lista sklepów słynna, nie? Która ma te rzeczy, nie? I na przykład jeżeli jesteś z Podkarpacia, no to musisz sobie jechać na przykład na Lubelszczyznę albo do Małopolski, bo najbliższy sklep, który ma taką promkę, jest właśnie tam, nie? Także no... Inicjatywa fajna, no bo fajnie, jeżeli ktoś kupuje w sklepie z grami planszowymi, a nie tam na tak. Smyku, bo 5 zł taniej, ale ten odbiór osobisty, no nie wiem. No też jestem trochę taki... Głupie to jest. No, jest głupie, no. I... Już nie mówiąc o tym, że liczba tych promek jest jakaś kuriozalna, kuriozalnie mała. Tak. Nie, 15 sztuk na daną grę. Na sklep. Co to jest? No. Dokładnie. Co mam się bawić? To pierwszy, to lepszy przyjdzie do sklepu? Tak. No. Okej. Okay. Jakiś czas temu odbywał się BGG-Con, czyli konwent BGG w Stanach Zjednoczonych. No i tam doszło do takiego incydentu, takiej bardzo niezbyt przyjemnej sytuacji, że na wejściu do hotelu, w którym odbywał się ten event, stały osoby, które nagabywały ludzi wchodzących do tego, że środek do dezynfekcji, który trzeba użyć przed, powoduje rozprzestrzenianie się choroby na przykład, albo takie bardzo takie teorie spiskowe. Nie? To są ogólnie, tak jak u nas są antyszczepionkowcy, no to jeszcze tam okej, okay, nie? Ale tam jest ogólnie level. No dobra, ale tam jest level jeszcze taki do kwadratu, nie? Bo tam, ale u nas antyszczepionkowcy biorą się właśnie z teorii spiskowych bardzo często. Też, aczkolwiek tutaj jest takie bardzo mocne teorie spiskowe. Tutaj wchodzą jeszcze jakieś takie typowo amerykańskie rzeczy tam związane z Clintonami, Trumpem. I tam, nie wiem, jakąś pedofilią w polityce, jakieś w ogóle takie totalnie masakryczne rzeczy, nie? Także wiesz, dlatego mówię, że u nas antyszczepionkowcy to jeszcze luz, nie? Bo tam coś się dzieje, to jest naprawdę już taka bardzo mocno odjechane rzeczy, nie?
typu, wiesz, aluminiowe czapeczki i promieniowanie z kosmosu. Nie? Tam można kupić pseudoefedrynę bez recepty w aptece. Może to się z tego bierze. A aczkolwiek, no, nie byłbym wcale przeciwnikiem pseudoefedryny. Okej. Kolejna dramka to jest jak można tłumaczyć gry planszowe. I można tłumaczyć je dobrze, a można z translatorem. Przemek się zgłosił po poradę do mnie. No tak, tego. Musiałem jeszcze sprawdzić, bo naprawdę były wtedy. Jest gra Cynowy Szlak. I Cynowy Szlak ma dodatek Arszenik. Nie wiem, czy to, w Polsce nazywa się to Arszenik. Nie? No, tak czy siak. To się tyczy takiego związku, nie związek, to jest związek, czy pierwiastek. To jest pierwiastek. Bardzo popularny w tamtych czasach. Tak, czyli arsen. Natomiast ten rzeczony arsen został przetłumaczony na polski przez Falanksa jako arszenik. Bo u nas jest nazwa potoczna na bo to jest tlenek arsenu, czyli arszenik, który jest trucizną. Tak. Można pomylić, że arsenik po angielsku to arszenik, bo można, ale potem tak się zastanawiam, ale o czym to jest gra euro? Tak, gra euro o wydobywaniu jakichś tam rzeczy z kopalni i nagle się okazuje, skąd ten arszenik tam? Dokładnie. No rozumiem, jakby to był jakaś, nie wiem, detektywistyczna gra, no nie wiem o czym. Idzie sobie górnik, nie, i patrzy, o, ale złożę arszeniku, nie, ale będę truć. Tam. No to tak mniej więcej to wygląda. No dokładnie, przepięknie. Ktoś powinien się zastanowić, że po co tak. w grze planszowej euro jest arszenik? Tak. Ty mi wysłałeś tą ciekawostkę. Tak. Z grą w statki alkoholową. Tak. Ja mam bazaczki, duże wsparcie ma. No właśnie zostało anulowane. Ale 5000 za takie coś, to uważam, że to jest ogromne wsparcie. Tak, jest w ogóle. Gra w ogóle wygląda po prostu jak gra w statki, tylko że na statkach masz kieliszki, nie? No i sobie to wymyślił ten twórca, że no będzie sprzedawać przez internet. On kiedyś już to sprzedawał i miał 500 sztuk i zeszło mu chyba 400, zostało mu 100, tak w tych update'ach czytałem. No i wymyślił sobie, że teraz jakby drugą turę zrobił. Fala. Druga fala. No, ale druga fala trochę nie pykła, bo miał ten próg. No, a rynek się wysycił. Tak, rynek się wysycił zdecydowanie. Próg wejścia było 61 tysięcy dolarów. Nie, złotych. Złotych, przepraszam. A zebrał tylko 5300. No widać, że to trochę ten rynek nie przyjął tej gry za dobrze. Bo to chyba polegało na tym, że jak ustrzelisz statek, to pijesz tego shota, który jest tak. na tym w sensie, miejscu. Nie, to chyba jak przeciwnik ci ustrzeli. No mówię o tym. No przecież tak. Jak ty ustrzelisz, to sobie nie To ja bym, kurde, ten się podkładał. Przecież nie chciałbym wygrać w taką grę. Ale to jest spoko, bo wygrywasz jak przegrywasz. Okej. A ty chciałbyś się upić, czy nie upić? Bo jakbyś chciał się upić, to musisz wygrać. Jakbym chciał się upić, to... Nie, jakbym chciał się upić, to musiałbym przegrać. No nie, bo jak trafiasz, wstaczysz przeciwnika, to pijesz tego szota. Czy to przeciwnik wtedy pije? Nie, przeciwnik pije. No to głupio. No. Okej, ogromna dramka na forum gry planszowe z Asios on Table w roli... celu tej dramki, nie wiem czy jak to nazwać. Otóż pewne osoby na forum zaczęły wysnuwać teorie na temat tego, czy Asia z On Table jest prezenterką gier, czy jest tą prezenterką pogody taką. No zacznijmy od początku, że na forum gry planszowe jest cały wątek poświęcony recenzentom. Tak. I ludzie jakby swoje opinie na temat różnych recenzentów jest okay. Wypowiadają. No jest okej, do momentu, kiedy ktoś nie... te komentarze nie jakby o sferę jakąś prywatną zahaczają i one nie są merytoryczne. To tak, nie są komentarze, które mają czymś pomóc. Dla mnie, wiesz, okej, no ktoś może się zgadzać albo nie zgadzać z recenzentem, ale pisanie, że na przykład po obejrzeniu filmu przekonałem się, że prowadząca nie gra w recenzowane gry. To jest takie, no może nie, albo na przykład, że prowadząca On Table ubiera się w
wyzywające stroje. Nie? No na przykład, to jest dla mnie taki komentarz, że... Ale jest wiele takich. No jakby dla mnie komentarz, że jej zespół mówi, co ma powiedzieć i ona to potem prezentuje. Kurczę, już sobie wyobrażam, jakby mówiła to, co myśli i jakby nie przygotowała się wcześniej, to zarzuciliby jej brak profesjonalizmu i że tu się jąka, tu coś pomyliła, tu coś tam, szmira taka. Tak, jak się przygotujesz, no to skrypty, dobra, to sobie gdzieś tam ktoś napisał, widać, że takie sztuczne. Nie dogodzisz. No nie, albo na przykład to mi się bardzo podoba, że Asia nie grała w Terraformację Marsa. Oprócz tego, że ona napisała potem, że zagrała w Terraformację Marsa, jej się po prostu Terraformacja Marsa nie podoba. Ja to rozumiem, bo ja kiedyś byłem fanem Terraformacji, teraz już nie jestem, bo mi się po prostu przejadła i uważam, że są dużo lepsze gry. Natomiast że przez to, że ona nie grała i nie wrzuca Terraformacji Marsa do jakichś topek czy jakichś polecajek, nie? No i tutaj jest takie... No, to jest absurd, bo... Ja na przykład w Agricole nie zagrałem nigdy. Ja też, ja nigdy w to nie zagram. Znaczy dobrze. Nie mówię, że nigdy. No. Nie mam ochoty w to grać. Tak samo jak w Talizmany albo... No są wiele rodzajów gier, których po prostu nie mam ochoty grać i... I nie ma czegoś takiego jak jakiś... Kanon prezent... Bo tam tak. był zacytowany, że... Spis dzieł obowiązkowych. Tak, dokładnie. Trzeba po prostu zagrać, żeby móc być recenzentem. No to takie, nie wiem. Więc z jednej strony chcesz coś robić od serca i jakąś taką swoją pasję pokazać światu, ale z drugiej strony powinieneś mieć kanon zagranych gier, żeby się wypowiadać. Znaczy, mi się bardzo podoba to, w jaki sposób Asia odpisała, bo ona się bardzo rzadko udziela na forum. Nie pamiętam posta takiego od niej, no ale jakby odpisała bardzo rzeczowo na każdy z tych tematów. Pokazała, jak oni się przygotowują do tych wszystkich nagrań, jak to wszystko wygląda od kuchni, nie? No i tak, zaorała. No, zamknęła po prostu temat tym wpisem i myślę, że spoko, nie? Bo nie ma co... Wiesz, możemy mieć jakieś domysły na temat jakiegoś recenzenta czy coś takiego, no ale nie możemy powiedzieć, że na pewno on nie zagrał w to, nie? Albo na pewno nie ograł, kurczę, Terraformacji Marsa, no to jest, nie powinien się wypowiadać o grach. Nie? No, takie jest... tam gorsze rzeczy padało, tam padały na temat sztuczności, tam padały komentarze na temat tego, że robi to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Znaczy taki ad personam, nie? Rzeczy, to jest straszne, to było niesmaczne, nieprzyjemnie się to czytało. Można się na przykład krytykować warsztat, nie można napisać na przykład, nie wiem, że ja się często mylę z czymś, albo Marek jest wnerwiający, nie? No nie można się z tym zgodzić. Ja też tam przeczytałem, że myli, że nie potrafi poprawnie wypowiadać nazwiska gier, że na przykład tam się Fight Duty pojawił. Ja nawet nie wiem, jak się wymawia te Fight Duty i mi tak naprawdę gówno mi to obchodzi. Czy ktoś dobrze czyta nasze polskie nazwiska, na przykład Dice Tower i ktoś się tym przyjmuje? To nie o to chodzi, żeby... Kłapiński. Żeby każdego w translatorze przeczytać, łamać sobie język tylko po to, żeby zadowolić jakichś niedocenionych ludzi z internetu. Okej. Okay. Ostatnia odramka. Też od Marka. Wkurzyłem się. No. Już. Marek, powiedz mi, jak ci się podoba to, że płacąc... To jest ode mnie. Też od Marka. Jak ci się podoba to, że płacąc $100 więcej za Weather Machine, dostaniesz je kilka miesięcy wcześniej? Miesięcy? No tam, nie pamiętam. Jeden miesiąc wcześniej, no. Tak, dla mnie to jest... To mnie aż tak bardzo nie boli, jak to, no. Że wsparło to, że ten próg wsparło 92 osoby. No. Więc uważam, że jeżeli jest podaż, to i musi być popyt. Tak. I tutaj fajnie, że to wykorzystali, że ktoś potrafi zapłacić $100 więcej za to, że dostanie mi się wcześniej grę. Fajnie, że są osoby, które sponsorują mi tańszą grę po prostu. Można to tak pomyśleć. Albo po prostu wydawca więcej zarobił na tym, nie? Dzięki czemu na mnie może zarobić mniej. Starałem się szukać, ale tak sobie myślałem, a może to na przykład jakaś kawiarnia planszówkowa, która chce na przykład mi miesiąc wcześniej i albo jakiś recenzent. No recenzent to chyba sobie powinien załatwić taką kopię recenzencką. Nie wszyscy mają możliwość. No nie masz 100 kopii recenzenckich. Nie wiem, wydaje mi się, że kopii recenzenckich się robi tam, nie wiem, z
5, 10, 20, nie? I wysyła się do takich najbardziej popularnych, czy takich... No okej, okay, no to jak nie jesteś popularny, to czy ten miesiąc wcześniej ci coś da? Nie wiem. Znaczy, wiem, że już powstały materiały, po prostu dostali wcześniej gry jacyś recenzenci. Bo i tak nie będzie pierwszy, bo no tak, recenzje, może recenzji jeszcze nie ma, ale są gdzieś tam. Ale są osoby, nie, no, są osoby, które zrobiły recenzje na podstawie rozgrywki na Board Game Arena, ale no, no, na TTS-ie. Tak. Więc jeżeli, nie wiem, ale bardzo ciekawe, że to do tego doszło, że ktoś potrafi zapłacić $100 więcej, żeby mieć miesiąc wcześniej. Ja się boję, że to się będzie robiło standardem. Czemu się boisz? No, fajnie, że ktoś udostępnia taką możliwość, bo jeżeli ja bym był bajecznie bogaty i chciałbym... To chciałbym mieć, kurczę, taką możliwość, tak? No. A nie biedota będzie miała w grudniu. Ja chcę mieć w listopadzie. No, no i dramka ostatnia. Dramka... Czym byłyby dramki bez Ignacego? A, będzie. Będzie jednak Ignacy. On tam już napisał mi, że mamy więcej nie wspominać jego imienia. Okej, okay. I bardzo mi się podoba to, że jak w podcaście Ignacy mówi, że mają problem, bo będzie przesunięcie drugiej części filmu Duna. No i to powoduje, że druga część jego gry planszowej też będzie musiała być przesunięta, ponieważ druga część spoileruje wydarzenia, które się będą działy w drugiej części filmu. No i ale nikt nie ma z tym problemu, bo... Znaczy, mi się bo najbardziej... gra jest miałka. Nie, mi się najbardziej podoba to, że jakby książka przecież, no, książka spoileruje w całości film. Nie? No ale to jest tłumaczone w ten sposób, że no, Legendary twierdzi, że no, przeciętny amerykański widz, czy tam w ogóle widz kinowy, no nie przeczyta 700-stronicowej książki, czy tam ile ma Duna. Ja bym to inaczej wytłumaczył, bo przy premierze filmu drugiej części chcę, żeby się sprzedawała gra planszowa, bo odwrotnie, żeby gra planszowa promowała mi jeszcze film. A nie, że teraz jest tak, 2022 planszówka, 2026, no nie, to się musi zbiegać, żeby jakby to, tak jak teraz, jest lawina Duny i to jest cały czas na hajpie, że Duna. Ale taki argument jestem w stanie przyjąć, jest okej, okay, nie? No ale taki argument nie padł, padł argument, że spoileruje. No, no akurat jakby... portal, te argumenty są słabi, bo już to przy Eleven pokazali jakby swoją, znaczy, swoją retorykę. Słuszność rozumiem, argument jest... z dupy, no. No dlatego ja nie chcę mieć na portalką, tak? Znaczy ciebie to tam, wiesz, na widłach wyniosą, nie? Wiem, dla mnie jak się zamówuje, to tam bilet 200 zł. Marek się po prostu boi, że Ignacy go tam, tam okrzyczy. Tak. Tam wzrokiem się spotkamy. No, dokładnie. Telefon. Dwóch gości i Marka nie ma. Dokładnie. Okej, okay, tyle z dramek, tyle z ciekawostek. Kończymy odcinek. Gramy w Mech vs. Minions. Do usłyszenia. Szósty scenariusz. Mam nadzieję, że fajnie się słuchało. A miałem nadzieję, że podłączyłeś mikrofon. Tak. Tak. Okej, okay, do usłyszenia. Grajcie dużo i do zobaczenia w piątek. Cześć.